Parking, parkuj, jedź, Aleja Krakowska, bez tramwaju. Czy nowe wiadukty i mosty na Mazowszu? I metro już testuje odcinek Dudnowski. Czy NT podejście do budowy wind na polu Mokotowskim? Oraz ZDM remontuje kolejne chodniki. A także rusza budowa parkingu podziemnego w centrum Warszawy. I Gdańsk, most znów zwodzony. O tym nie tylko. 7 sierpnia, w niedzielę, w Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i cześć, Wznosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Jeżeli słyszycie jakiś pogłos, echo, dlatego że jestem w studiu, jak widzicie zresztą, tam nam biała ściana, nie byłem w stanie tego nagrać u siebie w domu, więc na szybko nagrywam w studiu. Co nie zmienia faktu, że przychodzimy jak zawsze do awarii wind na 100 metra, bo tam jak zawsze coś się dzieje, konkretnie 4 windy nie działają, a konkretnie ratusz arsenał, centrum to awarie, a pole Mokotowskie i centrum to modernizacja. Także tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o windy. Przechodzimy dalej do tramwajów i tutaj dosyć ciekawa sytuacja, mianowicie to boty drogowe we Włochach. Nie we Włoszech, a we Włochach. Sytuacja wygląda naprawdę ciekawie, ponieważ linie tramwajowe nie dojeżdżają faktycznie do parkingu parku Jedź Aleja Krakowska. Ten cały odcinek jest zamknięty dla linii tramwajowej. Jedyne miejsce, gdzie tramwaje dojeżdżają, to jest pętla Banacha i plac Narodowicza. Dlatego też, to oczywiście chodzi o ten weekend, który aktualnie mamy, dlatego też niektóre linie tramwajowe typu, nie wiem, jakieś 7.25 dojeżdżają tylko do placu Narodowicza, a 9.15 kończą na pętli Banacha. 14 w ogóle nie funkcjonuje, natomiast jest na tym trasie, czyli tutaj pomiędzy Aleją Krakowską i ulicą Grójecką, pomiędzy parkingiem parku Jedź Aleja Krakowska a placu Narodowicza, jeździ linia Z7, oczywiście autobusowa, dzięki czemu można sobie spokojnie w miarę dojechać i faktycznie widziałem Z7 dzisiaj i już jeździ. No i też wczoraj też jeździł. Dalej Warszawa, krótki Hyundai z homologacją, ale więcej o krótkim Hyundai to już w najbliższych dniach zobaczycie, ponieważ będę mieć przyjemność najprawdopodobniej zobaczenia go w środku. Także to odsyłam Was w najbliższych dniach, będzie pewnie film również i z tego. Ale idziemy dalej, WKTK, tutaj też będzie już bezpośrednio tego link i teraz w karcie w opisie macie. Żebyście mogli zobaczyć, co się zmienia w WKTK, bo aktualnie kolejne zmiany są prowadzone przy przebudowie tam właśnie tej dobudowy drugiego toru. No i no, pociągi jeżdżą, nie jeżdżą, jeżdżą w ograniczonym składzie, tak w dużej mierze tak to wygląda. A konkretnie tutaj możecie sobie poczytać, jak działa komunikacja zastępcza autobusowa, bo jest to dosyć, bym powiedział, no, zakręcone. I najlepiej będzie, jak sobie to przeczytacie. Dalej idziemy, to już nie Warszawa, a PLK buduje nowy most nad kanałem żeleńskim w Nieporęciu. W Nieporęcie, no i oczywiście zdemontowały stary most przy przystanku Nieporęcie nad kanałem żeleńskim. W jego miejsce za 13 milionów z budżetu własnego spółki powstanie nowa jednotorowa konstrukcja. Przebudowany most zwiększy warunki do dobrych podróży oraz transportu towarów na odcinku Wieliczew-Radzymin. Po zakończeniu prac w listopadzie tegoż roku pociągi pasażerskie i towarowe będą mogły jeździć tędy z większą niż dotychczas prędkością. Tak tylko się cieszyć, zobaczcie jak to wyglądało, to jest stary most, jak widać, no najlepiej się tutaj miało. No i on został całkowicie już zdemontowany, teraz jest montowany powoli nowy. Możliwe, że zapuszcza się w to miejsce i jakiś film nagram Wam z warszawskich inwestycji, czy z mazowieckich inwestycji właśnie o tym moście, bo to może być dosyć ciekawa inwestycja. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście to zobaczyć. Lecimy dalej z kolejną inwestycją, kolejny wiadukt, ale już nie kolejowy, bo... chociaż nie, też wiadukt kolejowy.
Kobyłka, kolejny wiadukt zwiększy bezpieczeństwo na kolei i drogach. Nowe bezkolizyjne skrzyżowanie w Kobyłce zapewni bezpieczny i sprawny ruch kolejowy oraz drogowy. PKP PLK podpisał umowę z wykonawcą o wartości 46 milionów złotych na realizację prac budowlanych. Czyli tutaj widzicie trochę więcej to kosztuje. Zostanie wybudowany wiadukt kolejowy, tunel drogowy. Czyli po prostu samochody będą jechać dołem. No i w najbliższych czasach właśnie ten przejazd zostanie zlikwidowany. Taka ciekawostka, tu jest zdjęcie, jak się wszyscy ładnie uśmiechali. Czyli mniej więcej zazwyczaj jak jest podpisanie umowy. Znaczy się wszyscy uśmiechają, niż płaczą. Lecimy dalej, czyli metro Brudno. Trwają już jazdy testowe. Rozpoczęły się jazdy testowe na kolejnych budowanym odcinku drugiej linii. Dwa pociągi wyjechały z eksploatacjonowanej już stacji C18 Trocka i przez bramkę znajdującą się za torami starszymi przejechały w kierunku Brudna. No. Oczywiście, no wiadomo, nie było mnie tam, bo przejazdu jeszcze nie było takiego dla mediów, pewnie będzie jakoś we wrześniu. Co nie zmienia faktu, że jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak są budowane te nowe stacje metra, to pomijając to, że jest taka seria Zapraszamy do Metra na moim kanale, to najprawdopodobniej w tym miesiącu może jeszcze wejdziemy na jakąś stację jako koło miłośników metra. Więc Was bardzo serdecznie zapraszam do obserwowania profilu na Facebooku, jak i również strony internetowej, bo tam oczywiście będziemy informować, co może się dziać w najbliższym czasie. Jakieś wejścia, no w najbliższym czasie jeszcze parę wejść na niektóre stacje metra, będzie tam może plac Wilsona, odcinek działający już N2, jak i również właśnie budowa odcinka Brudnowskiego. Śledźcie, dokładne informacje w najbliższych dniach, najbliższych tygodniach się powinny pojawić i pewnie może jeszcze w sierpniu, wrzesień jakoś powinniśmy się tam pojawić. Co ważne, prace budowlane na tym odcinku mają zakończyć się w sierpniu. Przewidywane oddanie tego odcinka było w teorii w wrześniu, ja jednak sądzę, że to jest wrzesień, październik. Zresztą zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Oczywiście pomijając to, że przyjechały już pociągi, no to najpierw musiał przyjechać skrajnik, który właśnie sprawdzić idealnie, czy pociągi aktualne, które są wykorzystywane przez metro, się zmieszczą. No i jak widać, się zmieszczą, skoro już jeżdżą normalnie. Ale lecimy dalej, bo dalej metro. Tym razem przetarg na nowe windy na stacji metra Pole Mokotowskie. No tak, przydałoby się, a wyszło jak wyszło, czyli nikt ich nie chce budować. Zarząd Transportu Miejskiego szuka wykonawcy, który zbuduje windy przy północnej stronie stacji pierwszej linii metra Pole Mokotowskie. To kolejne dobudowanie na najstarszym odcinku warszawskiego metra. To już jest któreś podejście ich do tego, aby to w końcu zrobić. Co jest ważne, zmieniło się trochę tutaj całe zadanie, ponieważ jest przetarg spisany na dwie części. A mianowicie jedna to jest budowa trzech wind, czyli na wyjścia po bokach z tej strony głowicy i na peron. A dodatkowe opcje uzupełniające, czyli opcji byłaby wtedy budowa windy na przystanek tramwajowy. Trochę szkoda, że opcja się pojawiła, bo zawsze jak jest opcja, to znaczy, że mogą z tego nie skorzystać, no ale zobaczymy. Aby jednak tak nie było i żeby faktycznie się tutaj wszystko wybudowało. Idziemy dalej, czyli prace drogowe na Płochocińskiej linie 126, 314, 326, 705, 735, 736 oraz N64 mają zmienione trasy w ten weekend, więc jeśli korzystacie z nich, koniecznie zerknijcie na ich rozkład jazdy. Dalej tramwaje nie kursuje mostem Śląsko-Dąbrowskim. Jednakże czemu o tym wspominam, bo już no, miałem okazję tego powiedzieć. Chodzi o coś konkretnego, mianowicie to, że linie 4, 13, 20, 26 i 41 aktualnie nie kursują, to wiemy. To, że tetka jeździ na okrągło, wiemy. To, że powstały 4 dodatkowe linie 70, 71, 773 i 754, też wiemy. Jednakże to, że 23 jedzie inaczej, to tego nie zauważyłem wcześniej. I tak aktualnie jeździ linia 23, jak bym powiedział, specyficzna. A mianowicie linia 23 aktualnie, no nie ma tutaj zbytnio też nic nie napisane, ale linia 23 jedzie teraz nietypową trasę, mianowicie Jana Pawła II. Następnie skręca przy lądzie ONZ z nieużywanym zazwyczaj jednak zakrętem. Skręca w ulicę prostą, czyli jak domyślacie się na odcinek, który jest ślepy. Po czym kończy na przystanku tramwajowym swoją trasę Nordlin.
Następnie tramwaj jedzie w kierunku Ronda Daszyńskiego i przed Rondem Daszyńskiego zmienia tor na pętli 11, która zazwyczaj jedzie w kierunku Bemowa. Teraz się to zmieniło. Bardzo miłe zaskoczenie według mnie, że tramwaje wykorzystały tą pętlę w drugą stronę, bo pętla jest wykorzystywana zazwyczaj w kierunku właśnie Bemowa. Czyli tramwaje dojeżdżają do stacji metra Rondo Daszyńskiego, następnie przejeżdżają przez skrzyżowanie, zmieniają kierunek i wracają w kierunku Bemowa. Teraz jest zupełnie na odwrót, czyli tramwaje jadą od Ronda ONZ, na Ronda się opróżniają, jadą w kierunku Ronda Daszyńskiego, zmieniają kierunek i jadą ponownie w kierunku centrum. Miłe zaskoczenie, taka ciekawostka, kiedy to jest pierwszy raz, kiedy coś takiego się wydarzyło, że przystanek Nordlin jest krańcowy dla tramwajów. I jak jechałem tam ostatnio właśnie na monocyklu, to się zdziwiłem, że o, to 23, czemu to ma odjazd za 3 minuty? No i właśnie o to chodziło. Wydemontujemy kolejne chodniki. Zostały otwarte przetargi na kolejne wymiany chodników. No jak to wygląda? Tragicznie. Nawet nie będę mówić, jak się jeździ po takich chodnikach. No zazwyczaj niestety takie chodniki mają tendencję do długoistnienia. Na szczęście to jest odcinek właśnie, gdzie już ścieżkę rowerową wybudowali, więc nie trzeba się tym męczyć. Ale też chcemy właśnie zrobić, żeby mimo wszystko i tak było przyjemniej w tym miejscu. Więc tak to wygląda tutaj, jak widzicie, to się właśnie ciągnie. Jeszcze zerkniemy sobie, jak to wygląda tutaj. Też będą właśnie remontowane ścieżki rowerowe. No i tutaj w niektórych miejscach już są właśnie realizowane, jak zobaczycie to tutaj. Więc proszę bardzo, to się wszystko ciągnie. Ale dobrze, lecimy dalej jeszcze z potoma newsami. A mianowicie został otwarty Czecha i Trakt Brzeski. To jest nowość właśnie a propos remontów. Następnie mamy kolejne informacje, mianowicie właśnie rozwiązanie na Pochocińskie. Jak widzicie, dużo są objazdy, omijajcie te drogi jak możecie. No i kończąc na nowych ścieżkach rowerowych, chodzi oczywiście o Nowo Kondratowicza. Jak widzicie, pojawiają się już tutaj znaki przy przyszłej stacji metra Kondratowicza, że faktycznie coś takiego jest tutaj realizowane. No i w najbliższych dniach rozpocznie się tutaj to wszystko w tych... Znaczy prace już trwają, co ważne jednak po prostu w najbliższych dniach część odcinków może być otwarta i co akurat według mnie nad zaletę jest to, iż ten odcinek tutaj ulicy Chodeckiej również będzie mieć wyremontowaną i jezdnię, i ścieżki rowerowe, także to jest duża zaleta. Dalej kolejny etap prac przy dworcu zachodnim. Nie wiem, czemu znowu jest ta nawa zamknięta, ale ta nawa jest aktualnie zamknięta, czyli w kierunku jadąc właśnie w kierunku Ochoty. Wjeżdżamy w tunel środkowy i jedziemy tak trochę na okrągło. No ale to taka ciekawostka przy okazji. Następnie rusza budowa nowego parkingu podziemnego w centrum stolicy. Co ważne, miasto nic nie wydaje na jego budowę. On się znajduje pod placem Powstańców Warszawy, jednakże co jest najważniejsze, to jest to, iż miasto nic nie wydaje, żeby go faktycznie zrealizować, ponieważ całkowicie to robi spółka IMO Park Warszawa, która przez 36 lat będzie eksploatować i zarządzać tym parkingiem. Później przechodzi w ręce miasta. Ciekawe, w jakim stanie będzie ten parking po 36 latach. Ale z drugiej strony dobrze, że jakiś będzie parking większy w centrum miasta, bo na 420 miejsc postojowych, z tego co kojarzę, tak właśnie 4 kondygnacje podziemne, to naprawdę rozbudowany parking i zobaczymy, jak faktycznie będzie się z niego korzystać, jak będzie wyglądać budowa. Oczywiście z tego będą warszawskie inwestycje, jak już rozpocznie się budowa. Następnie Warszawa Modlin, kolejny etap przebudowy terminala został zakończony. Jak widzicie, taki oto wygląda, całkiem ładnie. Bajlanckie schody. Także tutaj też to wygląda. No i już kończymy właściwie. Jesteśmy na ostatnich newsach, bo tam mój tenac, bo nie wiem czemu jest. Gdańsk ma most zwodzony. Powstał w PPP. Czyli projektuj, buduj. Jak dobrze kojarzę i chyba jeszcze utrzymaj. Jakoś tak to weszło. Sam obiekt nie jest całkiem nowy. Dawny most z tego względu przyszedł. Gruntowny remont teraz jest mostem zwodzonym. Dzięki temu będzie pod nim mogła przebywać mała flota. Umożliwi rozwój mariny wraz z remontem powstałych nowych barier na 60 miejsc. Bardzo dobrze, miałem okazję go widzieć, jeszcze nie zwodzonego, ale w najbliższym czasie pewnie będę chciał z tego skorzystać. To byłoby na tyle z tego materiału. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dźwięk dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeżeli nie założyliście, było ostatnio mniejsza z tym list, ponieważ się zmieniło logo. Jednakże jeszcze była dolna poprawka, bo jednak Awizonosz bez czapki to nie Awizonosz, więc teraz jest Awizonosz z czapką i to jest zupełnie nowe logo. Jestem ciekawy waszych opinii o różnych tematach, w których wypowiadałem się, jak również o nowym logo.
i zapraszam Was serdecznie do sekcji komentarzy. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce i jutro w kolejnym materiale na moim kanale. Nie powiem Wam, co będzie jutro, bo sam jeszcze nie wiem. Ale jest dużo ciekawych inwestycji. Pomijając S7, trasę łazienkowską, most na Plagę, czy takie bajery jak Plac Trzech Krzyży i Plac Unii Lubelskiej. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!